Witam serdecznie, słuchajcie, już praktycznie zapracował program od bramki, tej, której właśnie tworzymy już tutaj od paru ładnych dni ze studii, tutaj widz naszego kanału. Bardzo się po prostu się postarał i pomógł w napisaniu programu do obsługi bramek, znaczy bramek, nie chodzi o tyle o bramek, co przemiennik, czy CB radio, czy jakikolwiek inne urządzenie krótkofalarskie, na Zello, lub na inny smartfon. Po prostu chodzi o to, że do tej pory walczyliśmy z obsługą. Ja już tutaj zrobiłem ten prototyp. Z obsługą po prostu podłączenia się przez Bluetooth, za pomocą modułu Bluetooth. I jeszcze czekamy na ten moduł, znaczy przynajmniej ja czekam, już w środę powinien być, przynajmniej we wtorek, mam nadzieję, może w środę, to jeszcze zależy. I słuchajcie, jest tak. Program został dzisiaj skończony, także mogę ogłosić śmiało, wszem i wobec, że już tylko ewentualne drobne takie szlify jeszcze na tym programie, jak już będzie moduł, ale to już naprawdę już tylko takie drobiazgi. Ogólnie na czym to polega? Podczas rozmowy na Zello przez Bluetooth jakikolwiek nie możemy trzymać PTT non-stop. Dobrze, że Zello ma taką funkcję, że możemy sobie ustawić przycisk, nie? No i sterowanie dzisiaj zadziałało, także jestem be happy, bo to naprawdę ciężka praca. Przede wszystkim podziękowania dla Studiego, który tutaj dużo się przyłożył, praktycznie napisał program. Nie było jeszcze takich różnych, takich drobiazgów nam tu brakowało, ale dzisiejszy dzień normalnie tyle godzin, co żeśmy na tym poświęcili, to już po prostu będzie działało. Dobra, ja przejdę może tak do opowiadania. Ci, którzy do pokazania, nie do opowiadania, bo opowiadać to można dużo, mogą być też i bajki, chociaż wiem, że teraz mam fajną jakość, bo siedzę koło samego mikrofonu, jakoś praktycznie jak w studiu. Słuchajcie, na czym to polega? Chodzi o to, że na Zello mamy. O, właśnie, Studi jeszcze coś napisał. Dobra. Jeszcze jakieś poprawki chcę wprowadzić, ale to. Na Zello i za pomocą, na przykład tutaj mam głośnik Bluetooth, za pomocą Bluetooth mam PTT przycisk. Będzie, zamiast głośnika będziemy mieli ten moduł, także to będzie wszystko na jednej małej płytce. W taką obudowę to wejdzie, to dosłownie będzie miało takie rozmiary plus moduł Bluetooth. I podłączone będzie to wszystko do CB radia. Przemiennik będzie pracował na tej zasadzie. Patrzcie, jest tak, że włączam drugi raz, podnośna się pojawiła na kanale. Możemy zrobić w ten sposób, że sobie tutaj weźmiemy echo. Status na tylko z echem, żeby nikt mnie nie słyszał. No i robimy tak. Poszła nośna, bo się odezwało CB, poszła nośna. I teraz to, co jest na CB, jest słyszalne w Zello, czyli w sieci. I przestali gadać, poszła drugi raz nośna. Bo się odezwało CB, poszła nośna. I teraz to, co jest na CB, jest słyszalne w Zello, czyli w sieci. Gdzie? Powtórzyło. I przestali gadać. Poszła druga nośna i rozłączyło po prostu sieć. Teraz tak. Z sieci przychodzi do Bluetooth, tak jak tutaj przyszedł powrót. Może jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, test. Raz, dwa, trzy, cztery, test. Cztery test, raz, dwa, trzy, cztery. Idzie. Test. Idzie w ten sposób, że wraca z powrotem, ale w tym czasie, kiedy tutaj się głośnik odzywa, musisz włączyć nam PTT, czyli nośną w radiu i nadać to na radio.
To dla tych, którzy nie obserwowali tego kanału do tej pory, znaczy nie obserwowali tego projektu do tej pory. Jak to będzie działać? Przychodzi sygnał z Zello i mamy, to jest sygnał z Zello. To emitacja sygnału z Zello jest potencjometrem w tej chwili. To jest na ADC. Zobaczcie, mamy, tak. Przy okazji na bramce będą bargrafy, żeby było wiadomo, że nie przesterowujemy sygnałów. Bo to jest dosyć ważne w radiu. Ja to może jakoś to poukładam, żeby było widać ten bargraf. Słuchajcie. Te dwa potencjometry. Ten jest od czułości CB radia. Ten jest od czułości Bluetooth. Te dwie diutki tutaj zielone emitują przekaźniki Bluetooth. Te dwie diutki. Tutaj z tyłu jest bargraf. I ta część to jest jeden bar graf, która jest, pokazuje nam sygnał z Zello. Zobaczcie. A ta druga część to jest sygnał z CB radia. I teraz tak. Ktoś krzyczy przez CB radio. Oczywiście sygnał z ADC tutaj sobie skacze. Wiecie jak to jest, jak się mowa po prostu z audio sobie tutaj ten bargraf pokazuje i w tej chwili było jedno piknięcie, czyli przyciśnięcie Zello, czyli przyciśnięcie nośnej i cały czas Zello pracuje jako nadawanie, nie? Jest cisza w radiu, pyk, drugie było pyknięcie, czyli drugi raz pyknięcie i Zello się przełącza w stan czuwania. No dobra, nadaliśmy z CB radia, poszło to sobie w sieć. Z sieci przychodzi drugi sygnał, czyli od głośnika i ktoś nadaje z sieci. PTT, ta diutka ma emitować przekaźnik, włącza się nośna w CB radiu. Nośna w CB radiu pracuje tyle, aż ktoś tutaj skończy gadać. Skończy gadać, jest opóźnienie. Zobaczcie, jest opóźnienie około prawie sekundy, tak żeby podczas gadki, jeśli tu nawet sygnał czasami jest cisza podczas gadki, to ten sygnał, zobaczcie, nie spada do końca i dopiero wyłączy przekaźnik, jak już naprawdę przestaniemy, ktoś się rozłączy na Zello. Czyli, słuchajcie, wszystko zapracowało tak, jak ma być. Czyli jednym słowem tak. Idzie przez CB, ktoś krzyknął, pyknięcie raz, pyknięcie dwa już skasowało to. Pięknie, zobaczcie, taką. Przemiennik pracuje w tej chwili. Żeby na coś to położyć, może to będzie ten, będzie lepiej widać. Przemiennik jest na czuwaniu, pracuje wszystko na czuwaniu. CB radio się odzywa. Oczywiście z jakąś tam mocą, którą sobie ustawimy. Słuchajcie, tutaj sobie zjedźmy. O, możemy sobie do końca zjechać czułością, to wtedy pięknie nam Zello. I teraz tak, ustawiliśmy czułość na minimum, praktycznie na taka sygnał, jedna diutka, nie, dwie. I teraz patrzcie, o, już mamy czułość ustawioną na drugą diutkę. I teraz tak, jesteśmy na czuwaniu. Ktoś się odzywa się na CB, pyk, poszedł po PTT na Zello. I tam sobie gadają na CB, kończy rozmawiać, poszedł drugi sygnał na Zello. Zello, ktoś zaczyna rozmawiać, sobie ustawmy czułość tutaj, zwiększę sobie to czułość, to właśnie będzie można sobie się dostroić do czułości. Ktoś zaczyna rozmawiać na Zello, zobaczcie, PTT się włączyło i jest nadajnik na nadawanie na CB. Przestaje rozmawiać na Zello, pyk, przestaje nadawać CB. Nie wiem, czy to jest wszystko jasne, czy to tego. To jest po prostu prototypujemy razem ze studium. Działa. Słuchajcie, działa. Wszystko tak, jak ma działać. Tutaj sobie ktoś na przykład rozmawia. Bargraf sobie skacze. Nawet jeśli przestanie mówić na jakiś czas, to też jeszcze to się nie wyłączy dopiero po sekundzie. Pyk. I rozłączyło Zello.
No, jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego projektu. Będziemy jeszcze, czekamy na moduł ten Bluetooth, ogólnie na podłączenie Bluetooth przez Zello. Będę robił płyteczki do tego. Opracuję jeszcze musimy opracować tour audio, który będzie praktycznie no to włączał. Znaczy no w sumie do tych HDC, które tutaj są, już tylko wystarczy mały tor audio między praktycznie tutaj żadnych torów audio tam nie trzeba, tylko filtry ewentualnie, żeby do 3 kHz szło na radio, a powyżej 3 kHz żeby szło na sam bas, na ADC. Oczywiście trzeba to wyfiltrować, wyprostować te prąd z VOX-a tak zwanego. I po prostu ten VOX będzie włączał, tak jak tutaj mi ten prototyp włączał, nie? Napisałem w jedną stronę, studii dodał bar graf, napisał w drugą stronę. Wszystko będzie na jednym procesorze. Na takim procesorku będzie to wszystko. Nie na tym dużym. Ten duży jest tylko teraz do testów. Zobaczcie. Fajnie to, normalnie, fajnie to pracuje. Tu możemy sobie rozmawiać. Puszczam teraz jakieś tam napięcie na wejście, czyli napięcie z, na przykład z głośnika CB radia, ale nie będziemy z tego brać sygnału, tylko będziemy, CB radio będzie miało wyjście liniowe. Takie zwykłe, cinczowe. Albo małe jacki. Przestaje gadać CB, pyk, drugi raz Zello rozłączyło. Tylko z tego powodu jest te piknięcie, a nie non-stop, bo mogliśmy zastosować w ten sposób. Ktoś rozmawia i tylko czułość, sobie tym regulujemy czułość, ktoś sobie rozmawia i non-stop jest PTT. Ale wtedy, jeśli jest non-stop PTT na Zello, to nie ma... znaczy wykorzystujemy dwa kanały Bluetooth, praktycznie, znaczy dwa kanały. Więcej danych idzie przez Bluetooth. A chodzi o to, żeby nie obciążać całkowicie, Zello ma funkcję taką, że ma przełącznik, możemy sobie ustawić przycisk jako przełącznik, i nie trzeba trzymać, nie? Nie musi to trzymać. Czyli jednym słowem tak, ktoś rozmawia, ekstra, działa, słuchajcie, działa. Jeszcze raz, dzięki studii i dzięki za oglądalność. Komentować oczywiście na Zello, zapraszam na kanał w tej chwili, ile my tu mamy osób na tym kanale, aktywnych oczywiście. Na kanale jest w tej chwili jest 24 osoby, w każdej chwili możemy się dowiedzieć, się poinformować, się robi taka mała, że tak powiem, społeczność, a już niedługo przemienniki na CB, także przez całą Polskę albo i dalej będziemy mogli sobie krzyczeć. Będąc w samochodzie, możemy sobie, w samochodzie na przykład w Gdańsku, będziemy mogli sobie się dokrzyczeć. To jest takie na przyszłość. Może takie, wiecie, takie plany, takie, wiecie, no, nie wiem jak to określić. Są to takie plany, że będąc nad morzem, możemy sobie się dowiedzieć, jak się dzieje, co się dzieje na Zakopiance, nie? Przez zwykłe, stare nasze CB radio. Takie, którego już większość ludzi nie chce nawet wozić w samochodzie i nie używać. A część z tych ludzi nawet podsumowuje, że kto to do tego dopuścił. A ja jeszcze dla takiego CB radia zamierzam zwiększyć zasięg, że Polska albo i dalej. No. Z małej anteny, krótkiej. Tylko tych przekaźników trzeba będzie trochę postawić. Pozdrawiam.